dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy nowego mitycznego zadymiarza, którym jest Chuck. I to nie jest Chuck Norris, więc proszę z nim nie mylić. Chucka sobie dzisiaj wymaksujemy na maksymalny poziom i sprawdzimy jego 2 star powery oraz 2 gadżety. Nie umiem wyprostować tych 2 palców. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 50 zł PSC oraz skin do Rodeo Hanka. Ta oto osoba zgarnia nagrodę, gratuluję. Odezwij się na mój e-mail, a mój e-mail oczywiście masz w opisie. Pozostały mi jeszcze 2 skiny Rodeo Hanka, które wam rozdam, więc moi kochani, jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, klikajcie pierwszy link, który znajduje się pod tym filmem i potwierdźcie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Następnie w komentarzu napiszcie swój nick z gry Brawl Stars oraz ten oto hashtag Rodeo Hank Giveaway. Kody na Hanka dostanę dopiero 15 września od Supercella, więc wszystkich zwycięzców proszę o cierpliwość, kodziki wam podeślę od razu po 15. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji beta i proszę państwa, przed wami nowy mityczny zadymiarz, którym jest Chuck. Spójrzcie, jak on kozacko wygląda. Sprawdźmy sobie, jak opisują naszego Chucka. Chuck, maszyna zniszczenia. Niegdyś wielki maestro, który został maszynistą, zmienił symfonię w salach koncertowych na kakofonie stacji widma w nadziei na odkrycie muzycznej rewolucji. Co oni tutaj piszą? Ciekawy opis? Ja, moi kochani, niestety Chucka już mam na maksymalnym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafiłem go na tym koncie odblokować od pierwszego levela. Dlatego mogłem go odblokować tylko na maksymalnym poziomie mocy. Więc tak naprawdę levelowanie sobie darowaliśmy. Przeczytajmy sobie statystyki zadymiarza. Punkty życia oczywiście na max poziomie 9K, szybkość ruchu szybka, atak, lokomotywa parowa, wystrzeliwuje z czapki Chucka chmurę pary, która przeszywa i razi wrogów, obrażenia 3 razy 1080, zasięg normalny, szybkość przeładowania wolna. Ten zadymiarz ładuje super atak przez pewien czas. Ale przez jaki czas? Dobrze, zagramy i się za chwileczkę dowiemy. Super atak nazywa się ciuchcia. Pędź do najbliższego widocznego słupka, zadając obrażenia napotkanym po drodze wrogą. Gdy w zasięgu widoku nie masz żadnych słupków, rzuć nowy słupek na ziemię. Obrażenia 3500, zasięg bardzo daleki, czyli będziemy rzucali słupkiem bardzo daleko. Redukcja obrażeń 50%, posty 3, czyli słupki 3. Okej, okay. Tutaj dajemy sobie na przykład, nie wiem, widzenie w krzakach oraz żyćko, pyk. I wypróbujmy go na razie na arenie treningowej. Zobaczymy, o co w ogóle w tej postaci chodzi. Okej. Okay. Czy on jest szybki? No, dosyć. Zobaczcie, to jest jakby jego taki wózeczek inwalidzki, tak bym to nazwał. Zobaczcie, on normalnie rękoma za kółka pcha. Od razu już mam na dzień dobry załadowany Ultimate Attack, czyli to jest słupek. O kurczę, jaki on ma zasięg, zobaczcie! Aż prawie za ekran wyjeżdża, dobra. To rzućmy pierwszy słupek gdzieś tam daleko! Prawie go nie widać! I zobaczcie, załadował mi się szybko drugi Ultimate Attack. Rzucamy tutaj, okej. Okay. Znowu mi się ładuje Ultimate Attack i rzucimy sobie teraz tutaj. No i dobra, i co? Teraz mi się ult załaduje. Nie, kolejny słupek mam jeszcze dostępny. Dodamy go na przykład tutaj. I zobaczcie, teraz mój Ultimate Attack zmienił się w ciuchcie. To jest zadymiarz, w którym się cały czas Ultimate Attack ładuje. O co chodzi? Okej, okay, jak podjeżdżam do słupka, to zaznacza mi się słupek, do którego użyję ulta. Uwaga, klikam. Boom, boom, boom. Wow, jeszcze raz. Boom, boom. Boom! Aha, teraz nie trafiłem w nic, ale okej. Okay. Czyli od słupka do słupka się poruszamy. Teraz zaatakujmy normalnie. Te boty nie mają HP, jeszcze raz. Ciach! 800, 800, 800. Znaczy 860, 860 i 890 tam było, okej. Okay. O kurczę, patrzcie. Teraz mogę... Okej. Dobra, kumam fazę. Patrzcie, o co chodzi. Teraz mój Ultimate Attack wygląda jak słupek. Szlaban dokładnie. Podejdę do przodu. Kiedy zaznaczy mi się mój szlaban tutaj, mogę użyć ciuchci. Jeżeli szlaban mi się pojawi, to znaczy, że do żadnego mojego słupka nie mam zasięgu, więc muszę kolejny słupek rzucić sobie gdzieś na przykład bliżej. Pyk! I teraz, jak widzicie, słupek zmienia się w ciuchcie. I ultujemy. I nic na przykład w tym momencie nie trafiamy, nie? Jeszcze raz. Po 3500 uderzam. Okej, okay. I w zależności... przy którym słupku blisko jestem, tak wyznacza się moja droga. Jeju, jakie to jest dziwne, ale no podejrzewam, że wielu prograczy wymyśli takie kombosy na tych słupkach, że to będzie coś pięknego. Aha, zobaczcie, mój słupek dodatkowo... Czekajcie, odejdę. Jak odejdę za ścianę, to... Okej, okay, patrzcie. Jestem przed ścianą, mój słupek się wykrywa i mam ciuchcie. Wejdę za ścianę, mam tylko słupek. Jak rzucę słupkiem w oponentów, to ile zdaje obrażeń?
Po 800, czyli to też jest jakby moja broń? Okej. Ale dziwne, no dobra, niech będzie. Patrzcie, bomba, 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 znowu ciuchcia. Let's go. Okej, czas zagrać zwykły meczyk. Zagramy sobie duoska. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I od razu mam słupek włączony, widzicie to? Ciekawe, czy na przykład mój słupek, inny przeciwnik może... Okej, dobiję, dobiję słupkiem, czy nie dobiję słupkiem? O kurczę. Czy mój na przykład oponent może rozwalić mój słupek? Chyba nie może go zniszczyć, bo mój słupek nie ma hapsów. Co jest? Odejdź, bo ja chciałem cię z ciuchci porobić. Nie, 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 tak nie, tak nie, tak nie, tak nie, tak nie. Muszę się schować teraz tutaj. I teraz ze słupka dostaję, patrzcie. A, nie trafiam! Przeżyję? Przeżył. Jest to postać co najmniej dziwna. Rzućmy słupek tutaj w oponenta. Dostaję 960, okej. Obijam. Uciekam. Uciekam. Ajajaj! Nie to co trzeba, mi się pojawił szlaban zamiast ulta, najgorzej. Okej, rzucimy sobie jeden szlaban tu. Drugi szlaban. No dawaj, 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 rzucaj go. Drugi szlaban tu. Uciekam, 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 uciekam. Woo! Ciuch, 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 ciuch. Trafiłem go, dobrze, dobrze, dobrze. Ja mogę sobie na przykład całą tak strefkę tutaj kontrolować. Patrzcie, rzucamy tu i robię takie kółka. Okej, okay. 3, 2, 1, dobra. Aktywuję ciuchcie, jadę tu, tu. Okej, okay, z punktu A do B pojechałem. Dobijemy tego Colta. Okej, okay, ja bym chciał porobić oponenta właśnie przy pomocy tego nowego ulta. Tu rzucę na razie słupkiem jednym. Dostał 1600, sporo już dostaje. I czy ja mogę na przykład rzucić słupek? Mogę tam rzucić, okej. Okay. No i patrzcie, lecimy, nabija mi się ult. I teraz tak, biję Rose, daję ulta, otrzymała i ją dobijam. Okej. Okay. Ciuchcia, nie trafiam. Okej. Okay. Ult, ciuch, ciuch, nie trafiam. Najgorzej, najgorzej. Ciuchcia, ciuch. Aj, Barley mi dobił. Wow, bardzo zakręcona jest to postać. Tą postacią można grać na tyle sposobów, że to jest niesamowite. 10 na 10 udaje. I w ogóle wygląda jak stary Mortisa. Zobaczcie. Dobrze, odblokujmy sobie teraz nowy skin, który będzie kosztował 29 gemów albo 1000 blinksów. Piekielny czak. No kurczę. Jak on ładnie śpiewa i on w ogóle jeździ w bocie. Czy taka maszyna nie jest podobna w starciu z botem? Spójrzcie. Teraz ma ten wózek taki mocny, to jest ciuchcia, ale on rękoma ją pcha i tak, nie? Widać mu kierownicę? Czekajcie. Nie, nie widać mu kierownicy. Myślałem, że widać jakiś kokpit w środku. Dobrze, teraz odblokowujemy gadżet i star power. Pierwszy gadżet nazywa się zmiana trasy. Chuck usuwa najbliższy słupek i doładowuje swój super atak ładunki na mecz 3. No, taki sobie ten gadżet. Ale niech będzie. Pierwszym star powerem jest serwis. Zwiększa maksymalną liczbę słupków o 1. O proszę. To ciekawostka. Czyli będziemy mieli teraz 4 słup. Przetestujmy go. Zagrajmy sobie teraz za dymkę i zobaczmy, co moglibyśmy wymyślić na przykład przy pomocy naszych słupków. Damy sobie słupek tutaj. Pierwszy. Rzućmy tam piłkę. Słupek drugi damy sobie tutaj. Odejść, 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 odejść. O, wow, 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 ale ich spuszowałem mocno. Padaj, padaj, padaj. Okej. Okay. 40 HP. Mamy już 2 słupki. Teraz bym chciał dać kolejny słupek na przykład... Jeszcze dalej. Tu. Okej, okay. I patrzcie teraz na to. Okej, okay. Na razie jeszcze nie ma na co. Teraz go! Rozjeżdżamy go! I kolejny słupek bym dał powrotny. Jest szansa gdzieś dać ten słupek powrotny tu. Żebym przez 4 słupki leciał. Jeżeli będę leciał od dołu, to będę leciał góra, dół i cofka. Uwaga! Góra! Ej, jednak nie, jednak tak się nie da. Piłkę wywalę. Ult. Ciach, ciach, nie trafiam. Najgorzej. Ult. Ciach, aha. Dobra, dobra, dobra. Cofnęło mnie, fajnie. Myślałem, że do przodu polecę. Trzeba to ogarnąć. Teraz ulcik. I rozjeżdżamy nitę, pięknie rozjechana. Kradnę ten słupek. No chcę ukraść słupek. Dobra, oni rozwalili bramę, więc słupek przestawię pod bramkę po to, aby szybciej móc się na przykład przemieszczać pod bramkę. Wyrzućmy piłkę tam. Dobra, jest wieżyczka, jest. Rzucamy ją aż pod samą bramę. Dobra, ten słupek sobie kroję. I na przykład ten słupek daje... Tutaj u mnie pod bramkę. I patrzcie, potrzebuję szybko zraszować do ich bramki. Uwaga, uwaga. Bum! Lecę, lecę, lecę. Jestem pod bramą.
to będzie piękne! Ktoś będzie miał piłkę i zrobi sobie przez całą drogę ścieżkę na Brawl Ballu, to będzie coś niesamowitego! Wow! Dobra, czyli dajemy tak. Dobra, padamy. Strzelaj, bo gramy dalej! Okej, okay, tutaj jedna wieżyczka. Nie! Ult! Dobra, boty mi nawalą w Brawl Balla. Nie wytrzymam. Ale sami widzieliście, jak potężna jest to postać. Dobrze, sprawdźmy teraz drugi gadżet i Star Power. Drugi gadżet to pociąg widmo. Przy następnym super ataku Chuck może przechodzić przez ściany. Co? Przez ścianę będziemy przechodzili teraz? To teraz przycisk ulta będzie się jeszcze bardziej bugował niż dotychczas, ponieważ będzie cały czas przez ścianę wykrywało, że jest to wieżyczka i że można włączyć pociąg? Jeszcze raz, za chwileczkę zobaczymy. Drugi Star Power to bilet do kontroli. Gdy pędzisz środkiem przez wrogów po użyciu super ataku, kradniesz również 33% ich amunicji, co? Czyli będzie można na przykład postać, która ma jedną amunicji, w jakiś sposób wyrewolwerować. Nie będzie mogła strzelić. Ha! Będzie musiała jej się ta amunicja jeszcze załadować. Ciekawe. Okej, sprawdźmy, na czym to polega. Rzucamy słupek tutaj. Hop. I jak widzimy, moja postać nie widzi tego słupka. Cały czas Ultimate Attack wyświetla się jako słupek. Rzućmy kolejny słupek tutaj. I na przykład kolejny słupek tutaj pod nogi. O, koło ściany blisko. Cyk. I teraz moja postać załadowała sobie ciuchcie. Zobaczcie, że słupek nade mną nie ma takiej aury. Czyli on nie jest jakby podłączony, więc do niego nie podjadę, naciskając ulta. Więc kiedy użyję gadżet, odpalę ciuchcie widmo. Pyk! I mój słupek w tym momencie jest aktywny. Widzicie? Wszystkie trzy słupki są aktywne i możemy lecieć przez ścianę. Ale bajer! Dobra, wypróbujmy to, ale na polu bitwy. Gra solo, wzburzona pieczarka. Niech będzie. Postaramy się pokonać kogoś, jeżdżąc przez ścianę. Rozumiecie to? Dajmy na przykład, patrzcie, tutaj. Hop. Okej. Okay. Tą całą linię sobie zblokujemy, wiecie? Na przykład damy tutaj słupek. Gadżet. Nie! Padnę. Udało mi się uciec. Ja dziękuję. Ciuchcia! Let's go! Czy wy to widzicie? Przejeżdżam sobie gdzie chcę i kiedy chcę i jak chcę! Niesamowite. I na przykład tutaj będzie strefa. Damy tutaj jeden słupek. Drugi słupek damy sobie... O, tutaj. Cyk. Trzeci słupek damy sobie na przykład... Tutaj cyk. Otwórzmy sobie skrzynkę, bo z bólem będzie ciężko nam wygrać. Wow! Ciuchcia! Let's go! Jednak nie! Uciekamy dalej! Ciuchcia! Okej, 2000 HP, bardzo mało. Obity. No i na przykład, patrzcie, możemy sobie przejechać tak. Ciuch! Przez całą mapę! I teraz dajemy ulta. Kurczę, widział mnie. O kurczę, uciek. No podejdź jeszcze, wariacie. Ciuch! Nie rozjechałem go, dlaczego nie padł? Ciuch! Nie ma go. A! Jednak jest! Ult! Let's go! Rozjechany ciuchcią, no dobra. Na pewno w tej grze znajdzie się wiele bugów, gdzie będzie można tą postacią wjechać, używając Ultimate Ataku przez ścianę. 100%. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu ciu-ciu. Klikajcie pierwszy link w opisie, żeby wziąć udział w konkursie. Potwierdźcie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!